Cześć, po tej stronie Sebastian Żukowski, a to jest podcast Lepszy Ty. Witam Cię, drogi słuchaczu, w kolejnym odcinku, w którym chciałbym dotknąć tematu bardzo poważnego, który towarzyszy nam każdego dnia i który zmienia życie wielu osób. Będziemy mówić o depresji, a konkretnie o tym, co powoduje, że ta choroba sprawia wręcz fizyczny ból i odbiera energię do funkcjonowania. A jeżeli temat nie jest Ci obcy, chorowałeś, chorujesz lub znasz kogoś, kto zmaga się lub zmagał z tą podstępną chorobą, to z tego podcastu, z tego odcinka dowiesz się, co powoduje tak zwaną ciemność w ciągu dnia. Zapraszam Cię serdecznie. Moi drodzy, temat depresji przejawia się dość często w różnych mediach. Mówi się, coraz częściej i to bardzo dobrze, fajnie, że ta świadomość się buduje, no niemniej jednak ona jest wciąż na zbyt niskim poziomie, ponieważ doświadczamy również ignorancji tych osób, które uważają, że jest to wymysł na potrzeby przemysłu farmaceutycznego, a depresja jest rzeczywistym problemem społecznym dotykającym coraz więcej osób i widzimy to szczególnie po okresie pandemii, po okresie ostatniego roku, gdzie mierzymy się z lękiem, strachem spowodowanym właśnie wojną za wschodnią granicą. A szacuje się, że na depresję może chorować nawet do 10% populacji. 5% do 7% to są te przypadki zdiagnozowane, potwierdzone, drugie tyle jest hipoteza, że nie jest zdiagnozowane, czyli mówimy nawet o 500 000 osób w Polsce, a o kilkuset milionach osób na świecie. I niestety wciąż dla wielu osób jest to temat tabu, ale wbrew temu, co próbują przedstawiać inni, czyli tym tezom, że jest to wymysł, obecnie dysponujemy wspaniałą technologią, która umożliwia nam obrazowanie mózgu, zajrzenie w głąb mózgu osobom, które depresji doświadczają i jednoznacznemu stwierdzeniu, czy nawet zobaczeniu, jak depresja zmienia mózg. I ten podcast, ten odcinek właśnie przygotowałem na podstawie konkretnych materiałów, które są ogólnie dostępne. To są nowe, może nie tak nowe, ale relatywnie nowe badania. Ja w opisie do odcinka zamieszczę bibliografię czy źródła i one jednoznacznie pokazują, że depresja jest to choroba mózgu, jest to stan chorobowy, który wynika z konkretnej biochemii naszego mózgu, z tego, jak nasz mózg funkcjonuje lub z tego, jak nie funkcjonuje, dlatego, że nie funkcjonuje prawidłowo. Ale no i też właśnie w odróżnieniu od innych osób, które o tym mówią, ja bym chciał dzisiaj się skoncentrować na tym, co powoduje, że depresja wręcz sprawia fizyczny ból, że odbiera nam chęć do życia, że odbiera nam energię, że odbiera nam wigor. Jaki mechanizm się za tym kryje? I to Ci dzisiaj w tym odcinku wyjaśnię, dlatego zostań ze mną do końca. Na początek chciałbym tylko przypomnieć, czym jest depresja, więc jest to grupa zaburzeń psychicznych. Pojęcie stosowane w terminologii psychiatrycznej, które odnosi się do zespołów objawów depresyjnych i jest to choroba, która jest sklasyfikowana w międzynarodowej klasyfikacji chorób ICD-10. Depresja to nie jest, warto powiedzieć, że nie jest to tak zwane obniżenie nastroju czy chandra, ale rzeczywisty stan chorobowy, zdefiniowany właśnie w międzynarodowej klasyfikacji chorób. I ma ona początek w zmianach biochemicznych w naszym mózgu. Za nasz stan, samopoczucie konkretnie odpowiadają zmiany naszego mózgu. Zmiany biochemiczne, ale też te zmiany mogą generować zmiany fizyczne, zmieniać konkretne obszary naszego mózgu. To, co bardzo niepokojące, jeżeli chodzi o depresję, to skala przyrostu, czyli zwiększanie się ilości osób z depresją. I to możemy tłumaczyć różnymi przyczynami, ale tak jak wspomniałam, nie bez przyczyny, nie bez znaczenia są ostatnie 3 lata. Pandemia, wojna za wschodnią granicą, niepewna sytuacja ekonomiczna, niepewne jutro, trudy w funkcjonowaniu w społeczeństwie. Społeczeństwo staje się bardziej nerwowe, niecierpliwe, w jakiś sposób obarczone lękiem. Doświadczamy presji w życiu prywatnym, społecznym i zawodowym. Widzimy nasilenie zaburzeń lękowych i depresyjnych wśród młodzieży i szacuje się, że około 20% z nich doświadcza objawów depresji. Stresujące sytuacje w życiu, wydarzenia, takie jak śmierć bliskiej osoby, utrata pracy, nagła zmiana, odrzucenie lub porzucenie mogą uruchomić depresję. Jednocześnie depresja może powodować lub pogłębiać stres. Pojawianie się depresji to proces stopniowy i to się zaczyna od codziennego zmęczenia, narastającej niecierpliwości, znudzenia, poprzez przytłaczający wysiłek, nawet w zwykłych codziennych czynnościach, a w końcu pojawia się lęk i przeświadczenie, że ten stan będzie trwał wiecznie. Skrajne przerażenie i pogłębiająca się ciemność Twojego umysłu. Coś, co ciągnie Cię w dół. Coś, co uniemożliwia Ci właściwie podstawowe funkcjonowanie. Wydaje się, że stres i depresja uruchamiają te same zmiany biochemiczne w organizmie, aktywują należącą do układu endokrynnego oś podwzgórze przysadka nadnercza, co pobudza nadnercza do wydzielania kortyzolu, podstawowego hormonu stresu w organizmie. Należy to czytać tak, że stres generalnie powoduje uruchomienie mechanizmu stresu, mechanizmu, który jest programem naszego układu nerwowego współczulnego, odpowiadającego właśnie za zareagowanie w sytuacjach stresowych. I o ile wydzielanie kortyzolu, tego hormonu sławnego stresu, słynnego hormonu stresu, jest korzystne w krótkim okresie czasu dla organizmu, ponieważ zwiększa naszą czujność na dostrzeżone zagrożenie, to długotrwałe wytwarzanie kortyzolu w przewlekłym stresie lub depresji jest bardzo szkodliwe, a wręcz toksyczne. Wysokie stężenie kortyzolu wywołuje zmianę apetytu, snu, obniża poziom energii. Osoby z depresją i te osoby, które depresję przechodziły i przechodzą, potwierdzą, że często doświadczały lub doświadczają problemów z pamięcią, koncentracją, uważnością oraz brakiem energii do funkcjonowania w podstawowym zakresie. I nie dzieje się to bez przyczyny, jest konkretny mechanizm, a jest tym mechanizmem uszkadzanie połączeń synaptycznych pomiędzy neuronami w hipokampie, czyli tej części mózgu, która odpowiada za pamięć, oraz w korze czołowej, która odpowiada za funkcje poznawcze, czyli reguluje wolę życia, wpływa na podejmowanie decyzji i planowanie. Połączenia synaptyczne są to połączenia między poszczególnymi neuronami. Neurony się tak ze sobą komunikują, wymieniają informacje. Struktury konkretne sieci neuronowych odpowiadają za konkretne funkcje naszego umysłu, więc kiedy są one przerywane, kiedy są wycinane poprzez działanie kortyzolu, to następuje konkretne zaburzenie naszych funkcji poznawczych, funkcji umysłowych. I stąd te problemy z pamięcią, stąd te problemy z koncentracją, stąd problemy z wysłowieniem się czasami, stąd problemy z zapamiętywaniem, z uważnością. Nawet podejmowanie prostych decyzji jest dla nas wyzwaniem. Zerwanie tych połączeń synaptycznych, które powoduje również spłaszczenie emocjonalne, apatię. To, że często osoby właśnie w depresji tej głębokiej są takie jak w jakimś półśnie, to nie jest ich jakaś wola, czy to nie jest ich chcenie, czy niechcenie. To jest konkretny stan fizjologiczny i tu mówimy o czymś, co jest naprawdę zagrożeniem już dla życia. Na wielu badaniach obrazowania mózgu, właściwie na każdym, które zostało zrobione u ludzi z głęboką depresją, ujawnia się zmniejszenie grubości kory przedczołowej oraz objętości hipokampu. Następuje jego atrofia poprzez działanie toksyczne kortyzolu. Atrofia hipokampu to jest później bezpośredni wpływ na również hamowanie, a właściwie brak hamowania reakcji stresowej, bo hipokamp jest zaangażowany również w wyhamowywanie reakcji stresowej. Osoby doświadczające przedłużającego się stresu na skutek ogarniającego lęku i strachu, tego doświadczamy w depresji, pobudzają i czynią nadreaktywnym ciało migdałowate, czyli tą część mózgu, która odpowiada za odczytywanie emocji, nadawanie bodźcom zmysłowym wartości emocjonalnej. Ciało migdałowate wzywa mózg do wzbudzenia reakcji lękowej, a reakcja lękowa, tak jak mówiłem wcześniej, jest aktywowana przez współczulny układ nerwowy, czego konsekwencją jest podniesienie tętna, wstrzymanie procesów trawiennych, ale również wydzielanie hormonów stresu. Jak widzisz, mamy tu do czynienia z pewnym sprzężeniem zwrotnym, takim efektem koła zamkniętego. Stan i depresja powodują takie zmiany biochemiczne, które finalnie napędzają mechanizm stresowy, co powoduje zmiany w funkcjach poznawczych oraz zmiany fizjologiczne, które znowu powodują generowanie, wytwarzanie dodatkowej ilości kortyzolu i mamy tak naprawdę koło zamknięte. Trudno w tym momencie, patrząc na to, jaki to jest mechanizm biochemiczny, trudno w tym momencie samemu sobie z tym poradzić bez konkretnej farmakologii, która ten mechanizm jest w stanie przerwać, oczywiście w skali jakiegoś czasu. Warto powiedzieć, że dopiero od stosunkowo niedawnego czasu udało się zidentyfikować konkretne obszary w mózgu związane z zaburzeniami psychicznymi, takimi jak depresja, a współczesna technika obrazowania pomogła naukowcom zlokalizować konkretne obwody neuronowe depresji, wśród których krytyczne znaczenie ma obszar korowy 25. Jest to miejsce kory przedczołowej, w którym spotykają się myślenie, kontrola motoryczna i popęd. Jest to również miejsce bogate w neurony wytwarzające transportery serotoniny, czyli białka, które usuwają serotoninę z synaps, a jak wiemy, serotonina jest neuroprzekaźnikiem wpływającym na samopoczucie i dobrostan. Techniki obrazowania pozwoliły potwierdzić, iż ludzie z depresją doświadczają fizycznych zmian poszczególnych części mózgu i tak, powiększone ciało migdałowate i większa jego aktywność powodują większą wrażliwość na bodźce i emocje. Potwierdzona jest mniejsza liczebność synaps w hipokampie, tej części mózgu, która odpowiada za pamięć. Stwierdzono nieprawidłowe funkcjonowanie kory wyspy, tego rejonu, który odpowiada za doznania cielesne, co powoduje, że ludzie w depresji tracą wigor i czują się martwi w środku. Jest również pewna hipoteza, która twierdzi, że trauma w dzieciństwie powoduje ekspresję genów, które zwiększają prawdopodobieństwo wystąpienia depresji w wieku dorosłym. Jest to hipoteza korelacyjna na podstawie badań osób w depresji. Trauma w dzieciństwie, jak dużo osób jej doświadczyło, a ekspresja genów, czyli ich włączanie, jest następstwem, co jest udowodnione już naukowo, nawet w wyniku zmian, środowiskowych, w wyniku stanów emocjonalnych, nawet w wyniku zmiany diety. Więc wydaje się, że trauma, która jest stanem psychicznym bardzo głębokim, zagrażającym naszemu życiu, no musi mieć ten wpływ. I dlaczego depresja boli? To też warto o tym powiedzieć, jeszcze wyjaśnić chciałbym to, bo mówiłem, że depresja boli i to jest prawda. Osoby, które tego doświadczyły, wiedzą, że depresja boli. Okazuje się, że człowiek w depresji doświadcza tak skrajnych emocji, których pojawianie się, odczuwanie pobudza ścieżki neuronowe, te same ścieżki, które odpowiadają za odczucia bólu fizycznego. Więc chorując na choroby psychiczne, które są w jakimś stopniu zaawansowane, nie jest rzadkością odczuwanie wręcz fizycznego cierpienia, fizycznego bólu. Jest taka emocja jak odrzucenie i porzucenie, która w swoich skrajnych przypadkach, w takim bardzo zintensyfikowanej w takim wystąpieniu bardzo zintensyfikowanym powoduje ból fizyczny. Depresja posiada skrajne emocje, również są to emocje odrzucenia, porzucenia, beznadziejności, olbrzymiego lęku, tak? I tak jak widzisz, to co powiedziałam, konsekwencje dla naszego organizmu są katastrofalne, a stan, którego doświadczają osoby w depresji, ma swoje fizjologiczne i biochemiczne odzwierciedlenie w naszym organizmie, również genezę. Tak jak powiedziałem, w opisie filmu będzie informacja o źródłach, z których korzystałem przygotowując ten odcinek, a warto na koniec powiedzieć właśnie co zapamiętać, tak, z tego odcinka. Więc chciałbym, żeś pamiętała, że depresja jest chorobą, a nie jakimś widzimisię osoby, która tego doświadcza. A osoby, które się z tym mierzą, doświadczają ustawicznego smutku, dominującego cierpienia psychicznego oraz fizycznego, którym towarzyszy poczucie beznadziei i bezwartościowości. Depresja ma swój początek w zmianach biochemicznych w mózgu. A na wielu badaniach obrazowych mózgu u ludzi z depresją potwierdzono zmniejszenie wielkości kory przedczołowej i objętości hipokampu. A stan, którego doświadczają osoby w depresji, ma swoje fizjologiczne i biochemiczne odzwierciedlenie oraz genezę. Zaburzony mózg zmienia nasze życie, obniża radykalnie dobrostan i często prowadzi do stanów zagrażających życiu, pchając nas do decyzji o odebraniu sobie życia wręcz. Duży odsetek osób, które cierpią na depresję, odbiera sobie życie. Pomimo tego, że często te osoby są w leczeniu farmakologicznym. Ostatnia rzecz. Trauma w dzieciństwie może wpływać, zwiększać podatność na epizody depresyjne w dorosłości. Trudny temat, ale temat bardzo ważny i temat, który jest istotny dla wielu osób. Wiele osób się zmierzy z depresją. Depresja jest uznawana za jedną z chorób cywilizacyjnych i uznawana za chorobę, która będzie nam towarzyszyła i będzie coraz bardziej powszechna. A ilość bodźców, wpływy środowiskowe na świecie, które pomagają rozwoju depresji, zwiększają ilość stresu, jego częstotliwość, są coraz większe. Każdego dnia doświadczamy wielu bodźców, które ciągną nas w dół, które powodują, że się denerwujemy. Współczesny świat nie pomaga nam, absolutnie nie pomaga nam zachować spokoju, równowagi. Wręcz przeciwnie. Kończąc ten odcinek, mam świadomość, że przekazałem tylko podstawy wiedzy, właśnie po to, aby budować Twoją świadomość i pomóc Ci zrozumieć, jak działa depresja i co stoi za jej konkretnymi objawami i stanami. Dodatkowo mam nadzieję, że dzięki tej wiedzy wykażesz więcej zrozumienia i akceptacji oraz cierpliwości dla osób, które mierzą się z tą chorobą. Również dla samego siebie, jeżeli toczysz walkę w chwili obecnej, walkę o swoje zdrowie i o swoje życie. Nie poddawaj się, bądź wsparciem dla innych. Bądź silny i wytrwały dla siebie. Walcz o siebie i o najbliższych, ponieważ tylko to się liczy. Pozdrawiam Cię serdecznie i do usłyszenia w następnym odcinku.